Cześć, witajcie na kanale kochamzabawki.pl. Dziś pokażę Wam zestaw Play-Doh z jej wysokość Zosią od firmy Hasbro, przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia. W zestawie znajdziemy figurkę Zosi, figurkę uszatego oraz dwa słoiczki ciastoliny. Jak widzicie, Zosia wygląda jak wyjęta prosto z bajki. Ma ona oczywiście brązowe włosy. Na głowie ma koronę, którą będziemy mogli ozdabiać. No i ubrana jest w swoją piękną, fioletową sukienkę, której jednak brakuje kilku szczegółów. Oczywiście będziemy mogli wypełnić te szczegóły ciastoliną, ale teraz przyjrzyjmy się uszatemu. Uszaty jest całkiem spory. Dodatkowo, jak widzicie, nie ma uszu. Ale wszystko się zmieni, kiedy użyjemy mechanizmu wyciskającego, który znajduje się pod spodem. Dzięki temu pojawią się piękne, żółte uszy. Króliczek wygląda dosyć dziwnie bez uszu, dlatego najpierw zajmę się nim. Oczywiście do środka ładujemy ciastolinę. Możecie wybrać ciastolinę żółtą albo fioletową. Choć myślę, że fioletowa będzie bardziej przydatna w przypadku Zosi. Teraz wystarczy wycisnąć ciastolinę i podziwiać piękne, długie uszy. Teraz uszaty prezentuje się znacznie lepiej, ale pod spodem kryje jeszcze jedną niespodziankę. Mamy tutaj kształt ptaszka do odciskania. Teraz przyszedł czas na Zosię. Jak widzicie, mamy tutaj kilka braków, które za chwilę sobie uzupełnimy. Aby uzupełnić koronę, a także naszyjnik, wystarczy odwrócić Zosię. Tutaj czeka na nas tiara, a także klejnot z jej naszyjnika, który wystarczy odcisnąć. Klejnocik jest już prawie odciśnięty, ale skoro już tu jesteśmy, zrobimy także koronę. Teraz wystarczy wyjąć kształty i umieścić je w odpowiednich miejscach. Klejnocik wędruje na naszyjnik Zosi. Wszystkie elementy są bardzo malutkie. Natomiast koronę umieścimy oczywiście na jej głowie, ale najpierw muszę pozbyć się nadmiaru ciastoliny, która nie wygląda zbyt ładnie. Na pewno zauważyliście, że pod sukienką kryje się jeszcze jeden kształt. Oczywiście spróbujemy go odcisnąć. I jak widzicie, jest to sympatyczna wiewiórka. Do wykorzystania zostały nam także dwa kształty na sukience. Wystarczy je odcisnąć, usunąć nadmiar ciastoliny . Następnie wyjąć kształt i umieścić go na sukience. Jestem przekonana, że zestaw Play-Doh z Zosią, który zobaczyliście w dzisiejszym odcinku, przypadnie do gustu wszystkim fanom serialu. W zestawie znajdziemy dwie figurki, prezentują się one bardzo sympatycznie, a dodatkowo możemy ozdabiać je za pomocą kolorowej ciastoliny. Ciastolina na pewno spodoba się dziewczynkom, gdyż jest ona z brokatem, pięknie się błyszczy, dzięki czemu zarówno uszy, jak i elementy na Zosi prezentują się naprawdę ładnie. No, elementów w zestawie nie mamy zbyt wielu, dodatkowo do ozdabiania też nie mamy zbyt wielu kształtów, dlatego ja zestaw oceniam na 3 gwiazdki. Was zapraszam do komentowania moich filmików, do dzielenia się Waszymi opiniami na temat produktu oraz serialu oraz do oglądania moich pozostałych recenzji, oczywiście na kanale kochamzabawki.pl. Do zobaczenia!